No witam, słuchajcie, takich widzów jakby to normalnie ze świecą szukać. Słuchajcie, zawaliliście mnie dzisiaj paczkami i teraz nie wiem, część jest do projektów, część jest prezentów, część jest do naprawy. Tylko jeszcze nie wiem, które to które, także zapraszam do oglądnięcia. A więc tak, słuchajcie, to jest akurat do projektu maszyny. Mało to nie waży. Jest to silnik z przekładnią. Będziemy składać maszynkę z przekładnią. I do silnika Eura, falowniczek. No, jeszcze reszta do tego dojdzie od sprzętu, także jeszcze kupa rzeczy, na przykład tam takie coś jak stycznik jest konieczność, tam bodajże będą dwa przekaźniki, grzybek, moduł zabezpieczenia i jeszcze takich, sporo takich zabawek, to tutaj na przykład są piny, widzę, kawotnica, to przykładni się baza ślepiająca, tak, jest. Okej. Czyli może tym byś się zajmiemy tam w innych odcinkach, jak będę składał maszynę, a dzisiaj będą po prostu reszta przesyłek. Sam nie wiem co tu jest, słuchajcie. Wziąłem wszystkie kartony, które dzisiejszego dnia tutaj się pojawiły. Słuchajcie, nie wiem, przykładnie to trzeba włożyć w to. O. I silnik. To sobie będzie czekać na, już tak powiem, na lepsze czasy. Zobaczycie, jaka fajna maszyna z tego wyjdzie. Bardzo fajny pomysł ktoś miał. Bardzo proszę nie rzucać. Super pomysł dosłownie. Dobra. Działa. Jest kartka, znaczy, że coś będzie do zrobienia. Co my tu mamy? Cześć Janku, tak jak obiecałem, wysyłam do ciebie tego grundiga. Znajdzie się na niego chętny i parę jeszcze innych gratów. Walki-talkie, czyli walki-talki. Może znajdzie się amator na nie, motorolki, jakieś trafa, coś z tego kiedyś zbudujesz. O kurde, to same prezenty, słuchajcie. Grundika może odrestaurujemy na live'ie i faktycznie pójdzie w ludzi. No dobra, zobaczmy co tutaj są za graty. Na początek wypełnienie. O kurde. HP. Kiedyś na takich, pamiętacie, budowałem automaty do gier. To jest komputer kompletny, tylko że bardzo słabej jakości. Tam jest chyba 700 Celeron, czy 500, 550 MHz Celeron, tak? Windows C, ale to można dysk tutaj wstawić. Akurat dysk na przykład na Compact Flashu możemy wstawić z przejściówką SATA. Już to sprawdzałem, już to wszystko pasuje. No dobra, HP. Taki komputerek. Pentagram Switch. Switch Pentagram do komputerka. Zaraz, bo tu pewnie trawką. Trawką jak i zasilacz. Zasilacz. Zakłady produkcji. Indel, tylko ciekawe co to za trafo jest. No, takie ciekawe trawko, takie pamiętacie, kiedyś miałem taki chyba zasilacz z takiego podobnego trawka.
złożony. Czekajcie, może przyłączymy kamerkę. Tego typu zasilaczek. No dobra, rozpakowujemy dalej, co tu mamy. 12 V, pół ampera, 500 mA. Prąd AC czy DC? AC adapter. Czyli prąd zmienny, przemienny. Switching adapter. 0,3 ampera, 9 V, 600 mA. Trawko, to nie wiem od czego, ale mi się zdaje, że kolejny transformator. To może być nawet do jakiegoś wzmacniaczyka. Zobaczymy, kiedyś tam przymierzymy, na pewno coś z tego będzie. Zasilacz ATX jakiś pocięty. Czyli po prostu szrot. No, wybrać kondensatory, o ile jeszcze są, trzymają parametry. Wybrać scalaki i reszta szrot. Kolejny switch. Edimax. O kurde, czasy młodości, jeszcze w kartonie, pamiętacie? Jak się kiedyś CB radio na tym odbierało? Walkie talkie, nawet z antenami, słuchajcie, jacie. Nie no, to jest muzeum. To jest muzeum. Pójdzie na pewno pod choinkę dla was. Komuś, któremuś. Szkoda, że nie ma tych CB, tych metali do tego. I ciekawe, czy one są sprawne. No zobaczymy. Walkie talkie. Kiedyś za komuny mieć coś takiego, to było coś. Jeszcze raz. Walkie talkie. Co tu mamy? Tu mamy adapter bodajże o GP300 albo P110. Słuchajcie, adapter z RS-em? Z programatorem. Słuchajcie, to jest programator do motorolek. Do tych motorolek, pamiętacie? Ja tutaj miałem gdzieś jeszcze te motorolki. GP300 czy coś takiego. Tylko tu już jest kompletny z wyjściem na RS-a. Z wejściem do ładowarki. I co on tu jeszcze może mieć? O ile to jest programator. Plus minus zasilanie. No bo to stacja dokująca, ale to nie sądzę, no bo tu jest praktycznie wykorzystane tak zasilanie. No i trzeci pin do programowania. Tak jak było w motorolkach GP300. No zobaczymy. Kolejne trawko. Made in China. No zobaczymy, co to jest. O, bodajże transformator od polskie Sigma. Zakład usług sieciowych. 230, zmienny 16 V. Czyli jednym słowem, a tu? 2 razy 16 V. Może być do jakiegoś małego... Nie, 2 razy 7,5. Czyli UPS. Prostownik do ładowania akumulatorów ewentualnie. Fajnie, przyda się. To są takie przyda się. Co to jest? Czyli po prostu takie zwykłe przyda się. Osłonki do... te końcówki do... o, tutaj przełączniki do zwrotnic Alto. Albo Altus. I wejściowe gniazda. No, paczka wkrętów, ktoś rozkręcił kolumny. Dobra. Czyli jednym słowem przyda się, no. Jedziemy dalej. O kurde. To będziemy musieli oprogramować. Motorola Radius GM300. Bardzo fajny sprzęcior, słuchajcie, na 136 do 178. GM300 M10, tego akurat nie wiem, nie ma wyświetlacza, ale to też jest radiotelefon, motorolki. Fajnie, zobaczymy co się, czy one są sprawne.
Także następnych odcinków mnóstwo będzie. Te motorolki to są ekstra. Trochę mniejsze, mniejsze niż tamte te radiusy, te które ja tam miałem, wcześniej pokazywałem. Tutaj widać, że już chyba ktoś końcówkę przerabiał, bo mamy tranzystor przekręcony przez na wylot. A w tej jest, a może one tak miały mieć w oryginale, tak chyba była spalona i ktoś drugi wstawił tranzystor. Dobra, zobaczymy co z tym, co z tego wyjdzie, nie? Dwie motorolki. Super. Nie byle co. Co tutaj dalej mamy? Tutaj mamy ten do zrobienia, ten wzmacniaczyk. A wiem. To jest wzmacniacz. I teraz tak, tylko co ja z nim mam zrobić? To jest wzmacniacz tego waszego reduktora szumu, który po prostu przyjechał tutaj do mnie do testów. Dodatkowo pudełku po butach, zapakowałem jeszcze wzmacniacz słuchawkowy, poskładany przeze mnie, jest kit od reduktora szumu, wysłałem ci go na testy, ale mam też prośbę w ramach małej wymiany. W tym wzmacniaczu jest kiepskiej jakości potencjometr. Chciałbym, żebyś wstawił tam coś lepszego. Czyli ten sprzęt jest po prostu do wymiany kiepskiej jakości potencjometr. I no i do testów, nie? No dobra, zobaczymy. Przetestujemy na pewno. Jednym słowem pakujemy go z powrotem. W ramach podziękowań. Przetestujemy. Co my tutaj dalej mamy? Ale czad. O, czad. Co tu jeszcze jest? Nie ma nic. Oj, kurde, waży. Grundik w tragicznym stanie, z tego co widzę, gdzieś leżał w receiver. UKF, krótkie, midwave, longwave, łącznik. Muki, mono, TB, TA. AFC. Nie wiem, czy coś z niego się da zrobić, słuchajcie, ale zobaczymy, no. TDK siedzi, ja też taśma w domu. O, już wyskoczył. No dobra, kaseta miało się otworzyć. Jest! Jedyne co mam, kasetę odzyskałem. Straszny short, z tego co się widzę, no ale zobaczymy, tu coś z niego wypłynęło. Czy to kwas, czy to woda? Może któryś elektronik popłynął. To jest programator pod spodem, a ja myślałem, że to CD, kurde. Bo to takiej wielkości centralnie, to fajnie by było, żeby to miało CD, nie? A to jest programator. No dobra, spróbujemy go może kiedy ruszyć po nowym roku. Przybytku głowa nie boli, tylko potem jak raz do roku sprzątam, to żal wyrzucać niektórych rzeczy. Dobra. Na czym tam skończyliśmy? Aha, na to składanie. Okej, kolejna poczuszka, także jedziemy.
mamy tylko zmianę, słuchajcie, w gazetce. Nowiutkie isostaty. Zobaczcie, w jakim to jest stanie. Czyli do czegoś przyda. Nawet jeszcze nie lutowana płytka była. To są kolejki, dystanse pozrobione, a płytka nie. Lecimy dalej. Głośnik. Słuchajcie, trafko na 220-240, 117-110. I do tego kawał zasilacza z kondensatorami. Ciekawe, od jakiego to było sprzętu i jak to, to mocno. No ale fajnie obudowane, nie? Z tymi pokrywyczkami. Dobra, zobaczymy. Alan 87. Ojojoj. Ojojoj. Szczerze, szrot. Dobra, niech będzie, niech leży. Przydadzą się, o! Pokrętła się przydadzą. No i modulator, o ile jest. Zasilacz, pęknięta płyta. Rzucili. To był jakiś zasilacz. Szrot. Dobra. To jest jakaś impulsówka, z tego co widzę. O, całkiem ciekawa, słuchajcie, to może być ciekawe. STK 7309 na STK-u. STK 7309, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, na razie mi sobie to leży. No i to by było na tyle! Ostatnia paczuszka, słuchajcie, tutaj jest część do naprawy, a część jest na części. Z tego co mi to kojarzę, nie wiem, z której strony się zacząć. O, fajny papier, o, jest to ładne. Nasza poczta polska, piękna, kochana. Zobaczcie. Nie wiem, czy to jest, ma, miał być portret, ale chyba, kurde, nie mój. Następny live będzie się zaczynał od tego portretu. Na części, to prawdopodobnie to są części. Kleopatra Hi-Fi. Panele. O! Coś wypadło. O! Od szuflady. Czarny front panel od szuflady. Czekajcie, który to kamera? Moment. Czarny front panel od szuflady. Może tu już szuflada? Plastik w całości, słuchajcie, jest w całości, nawet jest z podświetleniem, znaczy z tym, z szybką do podświetlenia kasety, pod czarnej szuflady, super, części te, o, te akurat mi się przydadzą. Co my tu mamy? Ma być
rzecz dla mamy i taty. Fajne! No nie wiem, nie wiem. Nie, nie wiem, kto to wysyłał. Chyba było za karę, że mam być grzeczny dla mamy i taty. Słuchajcie, Kleopatra, wzmacniacz WST-102. Panele są. Na tym to jest, na KD. KD-502, na 4x100. TST-102. Tam wzmacniacz rozkomputowany, a tutaj troszeczkę on jest taki poobijany. Słuchajcie, tunerek od wieży, od Kleopatry. Czyli Kleopatra 102. No i kolejne wierszyki. Wolno przy popychać innych. Ciekawe, z jakiego to przedszkola przyjechało. Nie przezywać się, nie przeklinać, bawić się w zgodzie. To chyba może być ważniejsze niż to, co jest w tej paczce, nie? Nie psuć prac, nie wolno uciekać za drzwi. Nie wyrywać z rąk. No nie no! Spoko! Fajne opakowanie. Części mikrofon, o, się przyda. Mechanizm, silnik, przednia obudowa, wyrwana płytka. Made in Poland, Nitra, Made in Poland. Co to było takiego? To był jakiś ten Grundig, Wilga? Wilga pewnie, to rzeczarga. Dobra. Na krok. Wybrać mikrofon, silnik na krok. O, uwaga, co to jest? Skala. Podnijmy pewnie, co? Szybka była. Tak, szybka. Szybka od tej wilgi. Wypadła. No i dobra. I tutaj mamy sprzęt do... A nie wiem, co tu mamy. Zaraz karton na ziemię. To do kartonu. Mamy kartkę. Znalazłem kartkę. Przesyłam panu sprzęt elektroniczny. Skład paczki wchodzą dwa wzmacniacze Unitra Kleopatra. Niestety są one bez obudowy. Dek Unitra oraz radio. Urządzenie te nie są kompletne, lecz po włączeniu do sieci coś tam świeciło. Jezu! Nie bali się włączyć rozkompletowanych sprzętu. W paczce jest również tuner Kleopatry, który podsyłam panu do naprawienia. Tuner po włączeniu do sieci gra, lecz czasem zaczyna buczeć. Wymaga też przystrojenia. Prosiłbym o naprawę go. Te wszystkie urządzenia oprócz tunera przesyłam panu w prezencie. Dzięki. Piotr. Dzięki Piotr. Zobaczymy, co tutaj... A, czyli ten tuner Kleopatry, o ten. Będzie kolejny odcinek, słuchajcie. Będzie kolejny odcinek. Przestarzałe końcówki mocy do Kleopatry.
bo na tych tranzystorach, na czterech tych KT, tak jak tutaj widać, słuchajcie, tutaj są po dwa, na czterech KD to można zrobić końcówkę mocy 2x60 W. A on ma bodajże 2x12 czy 15? Już nawet nie pamiętam, ile to batra miała. A tak mi się wydaje, 2x20 W przy 4 homach, to przy 8 ile może mieć cały gun? No, się nie pomyliłem, 2x12 przy 8 homach może ma. No i... czekajcie. Czyli po prostu jest bardzo przestarzała, że tak powiem, końcówka mocy, ale te tranzystory będzie wykorzystać, o ile one są sprawne. Transformator jest bardzo mały, jak na te tranzystory. I jest zrobiony tak po to, aby to pograło, no. Wszystko jest po staremcy, tak jak zobaczycie, z takich kształtowników. Praktycznie mi to przypomina, wiecie co wam powiem? Ostatnio już sufit podwieszałem u siebie w domu. Bardzo podobne wieszaki były. No tak, no. W tamtych latach wszystko było dobre, to co było. Ale płytka za to ładnie, bo w miedzi, a nie folia. Płytka jest lepsza niż w Radmorze. Wykonanie przynajmniej. Resztę się okaże. No ale zawsze trochę tranzystorku będzie można wyciągnąć, o ile są dobre. Te BD-139, BD-135, tu się jest 137. Dobra. Zawsze to będą radiatory i tranzystory. No i ten dek szuflada, od którego tam częściej wybierałem. Dek szuflada z wybranym mechanizmem, ktoś próbował go naprawiać. No kurde, szuf nie jest zły. No to słuchajcie, no to oprócz tego to mamy tak. Oprócz Kleopatry, tamtej, tej do przestrojenia, tej tu, o tej, to mamy do odnowienia szufladę. Mamy do odnowienia, w momencie gdzie jest ta druga kamera. Dobra, to on pokażę. Może. Będziemy mieli na przyszłe odcinki. Aha, jak ona tutaj teraz ma zewnętrzne zasilanie, to ja pokażę, myślicie. Może pokażę, może mi się uda tutaj pokazać, bo już nie mam gdzie tego stawiać. Wzmacniacz. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Wzmacniacz czarny do tej szuflady to jest WS44221, PW7020, ten wzmacniacz, no i to jedna została jeszcze z polskiej Unikry. Co tu jeszcze do tej szuflady? Tam mam tuner zrobiony, gotowy, T9015 i wyjdzie czarna diora. Słuchajcie, dobrze. O, że tak powiem, się postaram. Oczywiście, pewnie nie w tym roku, ale coś z tego będzie. No, w tym roku muszę się zająć tym, co obiecałem. A w przyszłym roku będziemy tutaj kombinować. Może będzie chwila czasu, że będziemy sobie coś robić. Znaczy, no, ogólnie, akurat będzie. Już ja wie, że co to będzie. Czyli jednym słowem robimy w ten sposób, że podstawiamy tak, podstawiamy tę szufladę do kartonu, podstawiamy to co na części to do kartonu i zajmiemy się pomiarem. To akurat idzie z kartką razem do. To odstawimy do kartonu. O, to w ogóle tu jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Ale dobra, nie powiem. Może kiedyś będzie potrzebny jakiś suwak przycisk czy coś. Jak nie wykorzystam przez pół roku, to elektrośmieci. Dzisiaj, słuchajcie, zajmiemy się... To nieco sobie stoi, czeka na swoją kolej.
a my zajmiemy się wzmacniaczem. Testem wzmacniacza Hit Die. No i tak samo wyszło z tym. I słuchajcie, przysłaliście mi taki do testu z Project by SU1SNR. Testing by SU1BVW. Czyli jednym słowem, nie wiem, było napisane, że to jest od redaktora szumu, ale ja nie jestem pewien, bo po prostu nie robiłem tego wzmacniacza. Ani nic na ten temat nie wiem. No dobra, słuchajcie, może tak rozkręćmy, zobaczmy, co tutaj się z nim... Co to jest w ogóle, nie? Zanim podłączymy do prądu. No, wolę się upewnić. Redaktor szumu. Jest logo. Tak to jego ten preamp słuchawkowy wygląda. A przynajmniej ten, przynajmniej płytka, nie? I to ma chyba bodajże taka, no bo po co to by było? Zobaczmy, co to za scalak jest. 5120AZ. Końcówka, ale co jest na początku? To się, słuchajcie, okaże, co jest na początku. Okaże się już w następnym odcinku. Ja na dzisiaj pozdrawiam. Za chwileczkę dobiorę na warsztat. Następny odcinek wkrótce. Tak powiem, pilnujcie, dajcie dzwoneczek, to zobaczycie, kiedy będzie. Kiedy będzie, że tak powiem, recenzja na temat wzmacniacza słuchawkowego, tak? Słuchawkowy, OTL, nie ten żaden OTL, to jest zwykły wzmacniacz. Podajże z dakiem. Czy to nawet nie jest dak? Nie wiem, kupa stabilizatorów, zasilacz. Się dowiemy wszystkiego w przyszłym odcinku. Pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie i za łapeczki w górę i za ten dzwoneczek, który jest przy subskrybu. Jak naciśniecie, się dowiecie. A to już niedługo będzie.